Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony RayGames, a to jest 6 odcinek How to Take the Mask. Mój maraton nagrywania tej gry dalej trwa, bo chciałabym, wiecie, już przejść tę grę, bo jestem mega ciekawa, jak to wszystko pójdzie, więc nie tak dnia po prostu nagrywam wam chyba już 4 odcinek dzisiaj. Tak więc co, zaczęliśmy rozdział 6, gdzie w sumie nasza Ray, a raczej Neko, powiedziała takie słowa, które sprawiły, że Ronan się chyba skapnął, że ona jest i Ray, i Neko. Tak więc no, przejdźmy sobie do gry od razu. Nagle doszedł nas wystrzał z okolic żelaznych prętów. No właśnie, bo tutaj przyszli ich uratować z tego, co kojarzę. Wow, kratę rozwalili, nie? No, czyli Brahu przyszedł w takim razie. Aniki! Jak on jest ubrany! Patrzcie, jaki mundur! Ten mundur mi się bardziej podoba. Ronan, jeszcze nie kocham, idę z Marsem. Juli? Za Brahem pojawił się zamaskowany mężczyzna. Juri, po co ci ta maska? I tak wszyscy wiedzą, że to ty. Ten facet, czy to może być... Wygląda nieco dziwnie. Rycerze wystąpili do przodu i pochwycili mężczyznę. Zamaskowany mężczyzna wyciągnął do mnie rękę. Mars to jest po prostu... Podałam mu rękę, podniósł mnie. Jak księżniczkę? Spojrzałam na niego z lękiem. O nie, Ronan. No i masz swojego księcia z bajki. Po co ci Ronan? Opuściliśmy to dziwne więzienie. Po pewnym czasie dotarliśmy do wyjścia. Zamek okazał się być po drugiej stronie drogi. By nie przyciągnąć uwagi gapiów, ponownie przyjęłam ludzką postać. Wciąż czekałam na wyjaśnienia. Nawet przygotowali moje codzienne odzienie. To wszystko jest takie dziwne. Zostawili mnie w jednej z zamkowych komnat, ale Ronana zabrali gdzie indziej. Niech mi ktoś to wszystko wyjaśni. Ronan pewnie już wie, kim jestem. Nie mam pojęcia, jak teraz może się czuć. Babcia! Babciu! Szybko ją przytuliłam. Poklepała mnie po plecach. Usiadłyśmy razem na łóżku. Nie mogłam tego wszystkiego ogarnąć. Zaczęłam panikować. Papa wa Lucretia nanja. Mocironそのことは秘密になっています. Papa to mama ga kieta no wa
そのことについては彼が後で説明して。Kogo ma na myśli? 不安だな。Aby się pogmatwało, nie? Ja. Jestem ciekawa, co będzie dalej. で、一体どうなってるんですか？まあまあ、そう焦るな。俺は今まで兄貴の仕事を詳しく聞いてないし、それ以上にこの仮面の男が俺が思ってるような人であれば、ま、お前な、いくらなんでも陛下の前で無礼だ。Jego wysokości Juliemu。僕は構わないよ。Tak myślałem. Każdy obywatel by rozpoznał, że jest królewskiego rodu. Wskazują na to jego złote oczy. だったらまず、その仮面を外したらいかがですか？相当怒ってるみたいだね。はじめまして、ジュリアン・シュバリエだ。その瞳、本物なんだな。そうだよ。この黄金の瞳を見られるだけで正体がバレるなんて。俺たちはただ踊らされただけだということですか？ちょっと不思議、soczewki dał się w takim razie się wydawało, że miał różowe oczy。君も自己紹介したらどうだい？は？俺ですか？自己紹介なんて。兄貴は一体何者？しょうがないな。めんどくせえ。一応軍の総大将代理をやってる。と言っても近いうちに元のポジションに戻るつもりだ。まあ一応軍の人間に変わりはないが。王様から軍までって、つまりそれほど君が関わろうとしている問題は重いということだ。警備隊が抱えるようなものじゃない。まずは君の話を聞かせてもらおうか。Ale się porobiło. Soka. Narodo na. Jahari, 局長だけじゃなかったんですね。局長？お前も気づいただろう。この事件、妙に通信が関わっていることが。お前が誘拐された時、警備隊に通信で連絡が入ったんだ。お前がしばらく休暇を取るという旨のメッセージ。あれやや。こういう連絡には通話機を使うのが筋なのにな。もちろん誰かが偽のメッセージを通信会社に送るよう連絡したのかもしれないが、警備隊にある通信は普通のと違い、セキュリティが強化されている。つまり一般人じゃそう簡単にメッセージは送れない。でだ、しばらく通信の局長を張ってたら、お前らが新しいメッセージをゲットしたのと同じタイミングで局長がメッセージを送っているのを、それで逮捕ってわけだ。さっきの説明でいくつかわからないものがあるんですが。悪いが、応急研究機関が発表しない限り、これ以上はただの警備隊の機密です。それにもじゃ nic wiedzieć。ま、話はここまでにして、の様子を確かめよう。と、chyba wszystko。powinienem się stąd zmywać。待て、お前、警備隊を辞める気ないか？Zaproponują mu pracę. Będzie więcej zarabiał. Rej się ucieszy. Patrzywałam się w zamaskowanego mężczyznę. Boże, kocie, przestań wariować. Boku no bibo o jiman dekinai nante. Hidoi to omowanai ka? Okane ya magodo motteru no ni.ただ食いし続ける男の方がひどいと思うよ。容赦ないね。ポチフズヨマスカ。この国は大丈夫かしら。トモポチスネワ。毎日サボって街でただ食いしてる王様なんて信じられない。これでも優秀な部下が多くてね、意外と自由だ。他人に迷惑かけながらの自由なんて最低。茶番はそこまででいいでしょう。話があるのではないですか？はいはい。で、どこまで聞いたんだ？私が以前ここで働いていたことと、彼女の父親の職業しか話し。それじゃあほとんどまだ。パパのこと教えて。僕らも君の父親の正体を知らなかったんだ。
それがある日、とある任務のことを聞いた彼が秘密の越権を持っ、そこで彼がぜひ自分に任せてほしいと言い、正体を教えてくれたんだ。今でも重要機密なんだ。じゃあパパたちが消えたのは？その任務の途中でね、ルクレシアの国ラズへの平和大使という任務で。パパがルクレシアの国に？結果は僕にもわからない。たまにまだ帰らないとは連絡をよこしてくれてはいたんだけどね。パパが連絡を？あれ、ちゃもんね。私があなたに言わないようにしたのです。極秘任務というのもあり、知っている人間は少ない方がいいと。相変わらず厳しいね。じゃあ今まで私の周りにジュリア、兄貴がいたのは？そうとも言えるね。もしかして騙されたと思って。それ、あの、もう一個ビガーたらザクポロンバヌ。うん、ただちょっと悲しいだけ。悲しい？グランマもジュリも兄貴もみんなずっと仮面をかぶってたなんてね。それはいいの、だって私も同じこと。ロナン、pewnie już wie, prawda? 彼のことやっぱり気になるのか。結局はっきり言えなかったの。ダメだな、ずっと姉貴面してたのに。ずっと私嫌われたらどうしよう。お、nie, Julie, błagam. Nagle dostał naszyjnika, który wciąż był na mojej szyi. これのことは忘れろ。Nie powiedział nic poza tym. Założył swoją maskę i powstał. 女の子の泣き顔はそうやすやすと見せちゃいけないよ。Po tych słowach wyszedł. No nie, czemu jej to wymazał z pamięci? Czyż to źle? Kaerimasu. Kurczę, nie powinien tego robić, no. Dni mijały, ale nie miałyśmy żadnego kontaktu z Ronanem. Tameiki wa yoshinasai. Mada kaiten chuu desu yo. Gomen. Do teraz nie powiedziałam mu, kim jestem, ani jak się czuję. Bałabym się nawet na niego spojrzeć. Ano sugata ni nattara, shizen to sunao ni nareru no ni. Nande daro? Shiranakatta no desu ka? Ano sugata de no seikaku wa, fudan anata ga gaman shiteiru kimochi sono mono nan desu yo. E? Kiite nai yo. Czy to dlatego chciałam być tak rozpieszczana? Co za wstyd. Do de mo ii kara, konban ketchaku o tsuke nasai. Kore ijou wa shoubai no jama ni narimasu.え？できるでしょ？あ、はい。え？あいつ、co zrobi？やしぼや。にゃー。しょうがない。グランマが言ったことを拒めないもの。Jeżeli przemienię się w Neko, będzie mi łatwiej mówić. Transformacją! Może na wszelki wypadek wezmę ze sobą zapasowy strój. Z łatwością wyszłam przez okno. Ronan, to ty! Próbowałam zejść, ale... Gałąź pode mną się załamała, nim zdążyłam zejść. I...Znowu to samo. Itanio! Kimi, honto ni ore no ue ni yoku ochiru yo ne. Ronan ga katte ni shita ni iru kara nyo. Hitoi na. Aaaa? Saki ni douzo. Iya, koko wa Ronan ga saki ni. Yappari, okotteru nyo. Touzen da yo ne. Nani mo iwanakatta shi, tanin no you ni furumatte ta shi nyo.怒ってるというか、まだ信じられないんだ。にょ？だってはっきり言われてないし、間違ってたらと思うと。でも本当だったら、それはそれでいろいろ思い出すと恥ずかしくて。けどそれ以上に兄貴たちみたいにすぐに気づけなかったのが悔しいというか。
Wiedziałam, że tak będzie. On jest taki głupiutki, no oni już się skapnęli prawie na samym początku, a on nie. Potargał swoje włosy. Nie mam więc wyboru. Zaprowadziłam go do pobliskiej uliczki. To tutaj się przede mną rozbierał. Dziwne, że zapamiętała właśnie to. Pośpiesznie zamknął oczy i odwrócił się ode mnie. Muszę się przygotować. Zamieniłam strój na zapasowy i wyciągnęłam z kieszeni pieprz. Transformacją 2. Oj. Jappari konna tokoro de kigai wa shinai hou ga. Nan to ka itte yo. Nan to ka te. Kimochi warui? Sonna wake nai daro. Ore wa ne. Watashi Ronan no koto ga suki de. Wreszcie, kochani, wreszcie to usłyszałam. Przyznanie się Lucrecji odblokowało mi osiągnięcie. Transformacja 3. Noc była zimna, kichnęłam przez przypadek. Tak się boję. Usłyszałam jego kroki. Próbował do mnie podejść. Ale w końcu mnie nie dotknął. Nie, dlaczego? Co ja zrobiłam źle? I usłyszałam jego oddalające się kroki. Nie umiałam. O nie, dlaczego? Minęło kilka dni. Nie, cały czas jestem wybita z rytmu. I jeszcze kilka. Muszę być taka jak kiedyś. I jeszcze kilka, i jeszcze... O nie, Ronan, błagam. Yuri, ty już idź sobie, dobra? いつまでも失礼に従事してるなんて、からじゃないもの。長らくこの店の販売を妨げたのは誰だったかしら。ごめんなさい。でも、乙女には考える時間が必要。じゃあ、彼のことをもう完全に忘れて。ね、ね、忘れちゃう、い、ね、忘れ。 No weź nie gadaj, tyle czasu czekałam na to wyzwanie miłości, a teraz też powiedzieć, że będziesz jego starszą siostrą znowu. O nie, nie przyszedł! Zakończenie jako Lucrecja jest po prostu masakra. Dobrze, kochani. Niestety, ale nie udało mi się. Znaczy, przeszłam drogą Lucrecji, a nie człowieka. Dlatego mamy takie zakończenie, a nie inne, więc no już tutaj nic nie poradzimy. Czyli skończy się na tym, że po prostu Ronan chyba nas nie kocha jako Lucrecję, a my jako Lucrecja wyznaliśmy mu miłość. Dlatego mi się odblokowało, wiecie, przyznanie się miłości jako Lucrecja. Chyba, że coś jeszcze będzie? Czy już nie? Powiedzcie, że coś jeszcze będzie. Zakończenie Lucrecja. O! Rej! O Jezu, Jezu!
Pierwsze co zobaczyłam to przepiękny bukiet. Ja już straciłam nadzieję, naprawdę. Teraz się nie gniewam wcale. Jak już przyszedłeś z tymi kwiatami, to ja już się w ogóle nie gniewam. Jeden z kwiatków połaskotał mnie po nosie. Transformacjon! Serio, Roman? Chcesz wejść do mojego pokoju? Ja, ty. Mój pokój. Okej, chodźmy na górę, chodźmy na górę. Jezu, ja nie wiedziałam, że jeszcze będzie jakieś zakończenie. Spokojnie, bez pańki. Ronan tylko chce się pogodzić, na pewno. Wciąż trzymał bukiet, za którego było widać jego czerwoną twarz. Przebierałam się trochę odruchowo, bo w końcu to był mój pokój. Chcę, bardzo chcę. O Chryste Panie! Popchnął mnie swoimi kwiatami. Ronan? Kimi no koto o kodomo da to omotte itara, konna kao shinai yo. Ima made dore dake aitai no kaman shite kita ka, kimi ni wa souzou dekinai daro. Watashi wa furareta nya. Sonna koto iwareru sujiai nai nya. Furareta? Ore wa jikan o kure to shika. No i trzeba było czekać na ciebie dłużej niż sobie wyobrażasz. Nya? Kini shite nai toka. Suki da nante ie nakatta. Ore wa kowakatta nda. Fuan datta nda. Ano toki kimi no koto o suki da to itte mo, kitto ore wa jibun jishin ni nattok dekinakatta. だってルクレシアのことをよくわからなかったし、君をちゃんと支えられるかどうか。そんな面倒くさいことまで考えてたのかにゃ。君が相手だと覚悟のないまま好きだなんて軽々しく言えないよ。今まで散々好き好きって言って。それは違う好きのことだろ。恋愛の好きは重い。だからまずちゃんと責任持つ覚悟がないと。じゃあ今は。Nim powiedział, zaśmiał się. O Boże, rozpływam się. I delikatnie pocałował mój policzek. Nie widziałam go pośród moich łez. Naszło mnie tyle emocji, że zacinałam piątki i zaczęłam go bić niczym małe dziecko. Wyglądał, jakby mu lżyło. Mocno mnie przytulił. Zaraz! Dosta? Seifuku, kawatta nya? Ore wa mou keibitai no ningen de nakunatta nda. Nya? Jitsu wa ne. O? Omae, keibitai o yameru ki nai ka?
え？どう考えてもお前がやったことはもう警備隊の仕事じゃない。町の住民の安全を確保するためとでも思ったかもしれないが、警備隊はここまで捜査や隠密活動はしない。町の住民に何かない限り動かないはずだ。なのにお前は捕まったまま脱出を拒み、結果民間人のジョーちゃんまでさらわれた。それは相当な罪を問われるぞ。なあ、お前がやりたいことってなんだ？ルクレシアを含めてこの町の全ての住民を。じゃあ人間の安全がルクレシアの安全を脅かすようなことになったらどうする？俺の隊に来ないか？ちょっと新しい特務隊を作ることになってな。No, i się zgodził. I tak to było. それはルクレシアと人間の平和を維持するための入隊試験、郊外での研修とか、いろ。でもこれでやっと俺も告白する決心がついたんだ。バカにゃー、軍隊ってそんな危ないことを。あまり会えなくなるだけじゃないかにゃー。ごめん、俺のわがままかもしれないけど、やらせてほしい。もうあんな思いは嫌だ。何も知らないで誰の役にも立てないなんて。だからロナンは役立たずじゃ。分かってるけれど、俺はもっと多くの人とルクレシアの助けになりたい。私と一緒にいる時間が少なくなっても。だからこそ一緒にいる時間をもっと大事にしよう。ああ、znowu mnie przytulił。よろしくね、俺の甘えん坊で大人の恋人。Porterko? Łagodnie uśmiechnął się do mnie。Nie sądzę, bym mogła dłużej bronić się przed tym uśmiechem. Postanowiłam zgodzić się na jego plan. Był dla mnie bardzo ważny i dbał o moje bezpieczeństwo. Ronan, mój wspaniały chłopak. Natało. I co, już mamy koniec, tak? Koniec drogi Lukrecji, więc kochani, przeszliśmy drogę Lukrecji, a nie drogę człowieka, no trudno. Stało się. I tego to mamy koniec, tak? Wszystko mamy. Ekstra. Galeria. A, to mamy odblokowane te, nasze obrazki. Jak widzicie, dużo mam nieodblokowanych. No ale trudno, nic tutaj już nie zrobię póki co, chyba że prywatnie uda mi się, wiecie, kiedyś odblokować. Tak więc co, kochani? O, jeszcze było coś ekstra film? O co chodzi? Big Sister. Aha, no dobra, to tylko ten opening. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ta seria wam się podobała i jakoś przeżyliście ją ze mną. I co? Mam nadzieję, że jeszcze długo będę wspominać tę grę pozytywnie i jeszcze sobie będę grała prywatnie. Może kiedyś nagram jakiś odcinek jeszcze tutaj z jakimś tam, wiecie, zakończeniem na przykład Drogi Człowieka, jeżeli by mi się udało, jeżeli byście chcieli, to mogę kiedyś spróbować przejść to jeszcze raz sama i po prostu nagrać wam zakończenie, jakby to wyglądało jako wiecie, ścieżka człowieka. Tak więc dzięki wam wielkie, że byliście ze mną przez całą tę serię i do zobaczenia w innych moich seriach. Trzymajcie się ciepło i pa pa, kochani, pa!